na spotkanie. Tymczasem Wisła lewą stroną, piłka posłana w pole karne. Jest tam jeszcze Korczyk. Dobra centra Korczyka i to jest uderzenie, nie ma bramki, znakomicie interweniuje, jednak jest gol. Mieliśmy tutaj spore zamieszanie, najpierw próbował Ruśniak, dobijał wydaje mi się Grzegorz Janiczak. Tak jest, Grzegorz Janiczak w 15 minucie doprowadza do stanu 1-1, także udało się 10 minut po straconym golu odpowiedzieć, czy jednak nie, jednak od bramki. Od stałego fragmentu przynajmniej rozpocznie Petar Durin, także być może tam faulowany był w jakiś sposób golkiper. Przyznam szczerze, że na tyle dokładnie tego nie wiedziałem, aby mógł stwierdzić, czy czego tam dopatrzył się sędzia.